Wiewiórki i bobry, dzień dobry. Kolejny wypad między nockami. Jakiś taki przypadek. Udało nam się z Piotrkiem wyskoczyć. On gdzieś tam w oddali. Ładną plombę znalazł, kiedy widziałem go ostatni raz. U mnie natomiast jakaś taka nietypowa bardzo klamra wyskoczyła w tej chwili, a wcześniej, jak znamierzam, to wam pokażę. O, jest. A wcześniej znalazłem pion. Ołowiany pion do wagi. Takie były używane przez Rzymian, ale były używane też w średniowieczu. Trudno go datować. W każdym razie monety jeszcze nie mam. Ani monety, ani guziczka żadnej krągłości. Szukamy. Tutaj to pole jest bardzo ciekawe. Położone w takich widłach rzeki. Podobno tędy odbywał się kiedyś transport barkami do Canterbury. Obiecujące pole. Na razie jesteśmy króciutko i krótko będziemy na nim. Ale powiem wam coś, co mnie bardzo ucieszyło. Jest wreszcie krągłość. Czyżbym przełamał złą pasę? I tak zastanawiająco mi się ona chce srebrzyć. Ja ją oczyszczę i wam pokażę, dobrze? Chwileczkę, może będzie sreberko, może będzie ładnie, pięknie, pięknie, o, brakowało mi słowa. To tak, powiem wam, już wiem co mam. To jest George, spalona moneta została, srebrna moneta gdzieś była w ogniu, patynka ogniowa. George V, zdecydowanie, tutaj widać motyw lwa, to będzie shilling, z tej strony jest taki mocno chropowaty, bardziej dostał. Rocznika jeszcze nie jestem w stanie odczytać, ale wydaje mi się, że to się uda. To przeczytacie gdzieś w opisie filmu. No i jest jeszcze jedno okrągłe, tym razem to będzie jakiś półpens prawdopodobnie. Brudny, ale już nie czyszczę, mam mało bardzo wody. A jeszcze kawałek do samochodu, czas się kończy, 2 godziny minęły, spadamy z pola. Bateria wykrywacza się kończy, także powoli się będę żegnał. Zobaczycie na zdjęciu, co tym razem wykopałem. Mam nadzieję, że odczytam. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa. No jeszcze nie mogę się pożegnać. Okazało się, że Piotrek ma 3 monetki i tokena. To ja jeszcze staram się dokopywać. Tutaj 20 pimi wyszło takie mocno zjechane, ale niemalże współczesne. Znajdę plażowa. Piotrek już zmierza do auta, ja też, bo za 2 godziny do pracy jeszcze trzeba do Ashford wrócić kawał drogi. Piotrek musi jakąś sałatkę jeszcze zrobić. Także czeka nas jeszcze dosyć aktywny powrót.